Kosmos dla początkujących. Dziś relacjonujemy z dzikiego zachodu wszechświata. Do tej pory nocne niebo wydawało się być ciche i spokojne, ale dziś to się zmieni. Pokażemy wam dramatyczne wydarzenia z krańców wszechświata po okolice naszego domu. Ponadto w programie dziwny wypadek z gwiazdą wybuchającą wieczorową porą. Kilka słów o potężnej czarnej dziurze odkrytej w centrum Drogi Mlecznej. Gwałtowne słońce w trójwymiarze i setna rocznica ostatniego uderzenia meteorytu o powierzchnię Ziemi oraz bój o uniknięcie podobnych wypadków w przyszłości. Lester tworzy centrum światowej sieci wykrywania największych eksplozji od czasów Wielkiego Wybuchu, które przypadkowo odkrył satelita szpiegowski. Są czymś tak olbrzymim, że z początku podejrzewano je o naruszenie praw fizyki. Dziś nazywamy je rozbłyskami gamma albo GRB. Te potężne wybuchy można wykryć jedynie z kosmosu, ponieważ promieniowanie gamma nie dociera do Ziemi. Dlatego najważniejszym członkiem zespołu z Uniwersytetu w Leicester jest SWIFT, sonda kosmiczna potrafiąca dokonać szybkiego zwrotu, by sfotografować eksplozję i natychmiast przesłać wyniki do Leicester, do jednego z ważniejszych centrów badań kosmicznych w Wielkiej Brytanii, gdzie naukowcy robią zdjęcia promieniami rentgenowskimi. To wasze dzieło? To model SWIFT-a w skali 1 do 10. Tu widzimy teleskop promieniowania rentgenowskiego. Uniwersytet skonstruował aparat z matrycą CCD, zaprojektowaną do wykrywania promieniowania rentgenowskiego. SWIFT wyposażony jest w 3 teleskopy, bo po rozbłysku gamma niemal natychmiast uwalnia się promieniowanie X, następnie ultrafioletowe oraz światło widzialne. Teleskop alarmowy namierza miejsce eksplozji, po czym SWIFT kieruje w tamtą stronę teleskopy promieniowania rentgenowskiego oraz UV. A wszystko dzieje się bardzo szybko. Tam na górze rzeczy dzieją się bez naszej ingerencji. Satelita sam decyduje, czy rozbłysk wart jest sfotografowania i czy jest bezpieczny. Przeważnie tak i już po minucie pracuje pełną parą. Jeżeli widać go tylko z kosmosu, skąd wiadomo o ich istnieniu? Tam je odkryto. Rozbłyski gamma zauważyły satelity szpiegowskie mające namierzać radzieckie próby atomowe. Zamiast tego odkryły potężne eksplozje daleko w przestrzeni kosmicznej. Zwróciły na siebie uwagę, bo były bardzo silne i pochodziły z całego wszechświata. W kilka sekund rozbłyski gamma wydzielają więcej energii niż Słońce w całym swoim życiu. Przypuszczalnie mają one miejsce podczas powstawania czarnych dziur, zwłaszcza wskutek śmierci, zapadania się i w końcu eksplozji gwiazd olbrzymów. SWIFT to nasza najnowsza broń badająca te niezwykłe zdarzenia. SWIFT działa samodzielnie, ale na Ziemi pracuje 10 zastępów badaczy, którzy na zmianę informują świat naukowy o ważnych rozbłyskach. Przedstawiam członka zespołu z Leicester, mającego pełnić wartę przez kolejny tydzień. Cześć Kim. Więc tak wygląda Centrum Badań Rozbłysków Gamma, tak? W nocy też musicie pracować? Nie. SWIFT powiadamia nas automatycznie, jeżeli dojdzie do rozbłysku. Jak? SMS-ami. Najważniejsza jest szybkość działania, ponieważ rozbłyski trwają do kilkudziesięciu sekund. Choć tylko SWIFT widzi promieniowanie gamma, to promieniowanie rentgenowskie potrafią dostrzec inne teleskopy w przestrzeni. Zaś poświatę widzialną można dostrzec z Ziemi. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, czym są rozbłyski, to ważne zadanie i dlatego najlepsze teleskopy świata przerywają pracę, by zmierzyć ich odległość i energię. Jednak trzeba je odpowiednio wcześnie poinformować. A to już zadanie dla Kim. Do nas należy rozesłanie maili do całej społeczności zajmującej się GRB, co zajmuje do 45 minut. Brzmi ekscytująco, ale powiadomienie może przyjść o każdej porze. Kim otrzymała od nas kamerę, aby nagrała dla nas to, co się wtedy dzieje. Od tysięcy lat obserwowano gwałtowne wydarzenia w przestrzeni kosmicznej, tyle, że o tym nie wiedziano. Dawni astronomowie zakładali, że gwiazdy są nieruchome, więc wydarzenia z lata roku 1054 były dla nich nie lada zaskoczeniem, gdy na niebie pojawiło się coś nowego.
W owym czasie najlepszymi astronomami byli Chińczycy. Choć dysponowali kilkoma zaledwie prostymi instrumentami i oczami, znali niebo. Dzięki temu od razu wiedzieli, gdy pojawiło się na nim coś nowego. Z tłumaczenia chińskich zapisów dowiadujemy się, że tak zwana goszcząca gwiazda była tak jasna, że przez 23 doby widoczna była w biały dzień. Przypuszczamy, że to samo widzieli amerykańscy Indianie, którzy utrwalili to bardziej prymitywnie. Jednak co to było? Dowiedzieliśmy się 900 lat później, gdy okazało się, że goszcząca gwiazda zamieniła się w coś zjawiskowego. Ta wielobarwna chmura świecących gazów to mgławica kraba. Dla niewtajemniczonych wygląda jak coś, co właśnie wybuchło, i to prawda. W latach 20. minionego wieku naukowcy badający serię fotografii kraba zorientowali się, że mgławica się rozszerza. Obliczyli też, że jej początek przypada na rok 54. Mgławica kraba to pozostałość po wybuchu, który dla Chińczyków był goszczącą gwiazdą. Dziś to zjawisko nosi nazwę supernowej, a dzieje się tak, gdy w olbrzymiej gwieździe przestają zachodzić reakcje termojądrowe, a następująca eksplozja rozrzuca materię gwiazdy w przestrzeń. W Lester Kim zaczyna swój całotygodniowy dyżur. Czekając na wiadomość od Swifta, próbuje zainstalować kamery, przez które chcemy zobaczyć, co się wtedy dzieje. Jeżeli Swiftowi uda się namierzyć rozbłysk gamma, będzie to zjawisko oddalone o miliardy lat świetlnych. Przez wiele lat nasza skromna galaktyka Drogi Mlecznej uchodziła za spokojną, ale niedawno odkryto, że w jej wnętrzu kryje się coś na tyle olbrzymiego, by móc rozrzucać gwiazdy z niewyobrażalną dla nas prędkością. Gdybyście tam dotarli, nie starczyłoby wam energii, by się stamtąd uwolnić. To potężna czarna dziura, 3 miliony razy masywniejsza od Słońca i aż dziwne, że coś tak kolosalnego było tak trudno znaleźć. Reinhard Genzel z Instytutu Fizyki Pozaziemskiej imienia Maxa Plancka odkrył ponurą tajemnicę kryjącą się w centrum naszego gwiazdozbioru. Największym zaskoczeniem jest to, że czarna dziura, jak sama nazwa wskazuje, często nie jest widoczna z uwagi na brak promieniowania. Gdy więc chcemy się przekonać, że ona lub coś, co by ją przypominało, tam jest, musimy wykazać, że na bardzo małym obszarze występuje olbrzymia koncentracja masy. To właśnie ostateczny dowód. Centrum Drogi Mlecznej było dla nas tajemnicą, ponieważ ciasno nagromadzone gwiazdy i pył uniemożliwiały penetrację normalnymi teleskopami. W latach 70. radioteleskopy wykazały, że w jej wnętrzu znajdują się duże struktury, a wśród nich źródło silnego promieniowania radiowego, pochodzące od czegoś dużego, ukrytego w pyle. Aby udowodnić, że to czarna dziura, Reinhard musiał zbadać, jak to coś oddziaływuje na gwiazdy. Na szczęście w sukurs przyszedł mu oddany do użytku największy teleskop świata, widzący w podczerwieni, i oto, co pokazał. Widzimy gwiazdy i to, jak jedna z nich przemieszczała się w latach 2002, 3 i 5. Czarna dziura wyłania się podczas zapadania masywnych gwiazd, a jej silne oddziaływanie grawitacyjne uniemożliwia ucieczkę nawet światłu. Olbrzymie czarne dziury powstają prawdopodobnie, gdy dwie mniejsze zaczynają się nawzajem pochłaniać. Reinhard znalazł swoją czarną dziurę, obserwując przez 15 lat, jak gwiazdy krążą wokół niej. Obserwujemy, jak gwiazdy obracają się wokół centrum galaktyki. Tu, gdzie jest czerwony krzyżyk, przypuszczamy, że znajduje się czarna dziura. Od 15 lat obserwujemy, jak gwiazdy przemykają wokół tego miejsca, dzięki czemu domyślamy się, że w tym miejscu występuje silne nagromadzenie energii. Na tym obrazie widzimy gwiazdy poruszające się w jednej płaszczyźnie, ale tak nie jest. Nasze pomiary komputerowe pozwalają odtworzyć w trójwymiarze taniec gwiazd wokół czarnej dziury. To skomplikowany układ. Gwiazdy poruszają się w przeróżnych kierunkach, orbitując wokół czarnej dziury. Praca Reinharda wyraźnie pokazuje, że w naszej galaktyce kryje się ciemna moc. Jednak nie jesteśmy sami.
Naukowcy uważają, że we wnętrzu niemal każdej galaktyki kryje się potężna czarna dziura. To świetne, że natura obdarzyła nas gwiazdami, które mkną wokół czarnej dziury. Z naszych obliczeń możemy śmiało wywnioskować, że w miejscu czerwonego punktu koncentruje się mnóstwo energii, czyli że jest tam czarna dziura. Cały tydzień poświęciłem na szukanie czarnych dziur. Jednak do ostatniego dnia Swift nie podniósł żadnego alarmu. Jednak wszystko zmieniło się o 15:22. W końcu wiadomość z kosmosu, na którą czekała Kim. Teraz musi działać szybko. Swift gwałtownie się obraca, by wycelować teleskopy w źródło rozbłysku i już z pierwszych danych widać, że jest duży. Jednak na razie nikt nie przypuszczał, że aż tak. 55 sekund po pierwszym alarmie teleskop promieniowania rentgenowskiego zaczyna obserwację. Tu Kim z zespołu Lester. Krzywa z teleskopu potwierdza, że to prawdziwe zdarzenie, więc Kim ma minutę, by powiadomić o tym resztę świata. Kim utrzymuje łączność z naukowcami z całego świata. Dziś pracuje z Brytyjczykami, Amerykanami i Włochami. Ma za zadanie określić położenie rozbłysku na podstawie zdjęcia ze Swifta, zdecydować, czyj teleskop zostanie skierowany w jego stronę. Wkrótce okazało się, że to nie byle co. Mamy tu bardzo ciekawą krzywą blasku. Jest naprawdę jasny. Kim opisuje i dokładnie lokalizuje miejsce zdarzenia i już 17 minut po pierwszym alarmie jej wiadomość obiega świat. W międzyczasie Swift nie zaprzestaje pracy i 47 minut po pierwszym alarmie przesyła na naziemną stację odbiorczą 25 tysięcy sekund danych, które trafią stąd do oddalonego o 4800 km Lester, do centrum danych. Teraz pozostaje tylko czekać. Czy najlepsze teleskopy świata przerwą pracę, by utrwalić niezwykle jasny rozbłysk? Wrócimy do Lester, by to sprawdzić. Istnieją dwa najbardziej burzliwe zdarzenia, mogące mieć swój wpływ na naszą planetę. Rozbłyski słoneczne to eksplozje w atmosferze Słońca, wyrzucające w przestrzeń kosmiczną strumienie cząsteczek. Do koronalnych wyrzutów masy dochodzi, gdy olbrzymia chmura plazmy i jej pole magnetyczne zostają gwałtownie wyrzucone w przestrzeń, uwalniając przy tym miliardy ton materii, pędzącej z prędkością tysięcy kilometrów na godzinę, również w naszą stronę. Pochłonęłyby całą Ziemię i jeszcze więcej. Jesteśmy maleńkim ziarenkiem w przestrzeni, a taka chmura przemknęłaby po nas z prędkością setek kilometrów na sekundę. Choć Richard i jego koledzy coraz lepiej rozumieją pogodę kosmiczną, nie potrafią jej jeszcze dokładnie przewidywać. Daleko nam do prognozowania, że taka erupcja nastąpi jutro i że stanie się to o danej godzinie i że jakieś miasto będzie miało awarię sieci przesyłowych energii elektrycznej. Zmierzamy do tego, ale jak dotąd nie udało się nam zaobserwować chmury zmierzającej w kierunku Ziemi. W 2006 roku NASA wysłała dwie sondy, które poruszają się w przeciwnych kierunkach, mające dostarczyć boczne obrazy. Wkrótce będziemy mogli zaobserwować materię słoneczną przemieszczającą się w naszym kierunku, a przez połączenie obrazów z dwóch pozycji zobaczymy Słońce w trójwymiarze. To, co jest dla nas najważniejsze, jest naprawdę proste. Wysyłamy dwie sondy poza przestrzeń między Słońcem i Ziemią i obserwujemy ją. Mając w kosmosie dwie sondy, można prowadzić trójwymiarową obserwację obłoków wychodzących od Słońca i ocenić, w którą stronę się przemieszczają, czy dosięgną Ziemi i co będzie, gdy tak się stanie. Nic prostszego. To pierwszy obraz koronalnych wyrzutów masy. Dwie jasne linie powstały po Merkurym i Wenus. Widać również, jak wyrzucone masy przemierzają setki tysięcy kilometrów w kierunku Ziemi. Zupełnie niespodziewanie, w 2007 roku sonda B uchwyciła niezwykły moment Księżyca, przemieszczającego się na tle Słońca. Czegoś takiego nie widać z Ziemi.
Nasza historia o gwałtownych eksplozjach rozpoczyna się daleko w przestrzeni kosmicznej. Ale teraz przeniesiemy się bliżej domu. Choć Księżyc wygląda na spokojny i nienaruszony, jego powierzchnia nosi ślady drapieżnego kosmosu. Prawdopodobnie też powstał w wyniku jednego z najpoważniejszych aktów przemocy, jakich doświadczyła Ziemia. Pete Schultz wyjaśnia. Według jednej z teorii, meteoryt wielkości Marsa zderzył się z Ziemią, rozdzierając jej zewnętrzną warstwę. Jej szczątki dostały się na orbitę Ziemi, która teraz zaczęła przypominać Saturna z pierścieniami z odłamków skalnych. Z takich szczątków powstał Księżyc. Jest to jedna z prawdziwszych teorii na temat genezy Księżyca, którą podparto wynikami analiz materiału skalnego sprowadzonego na Ziemię przez misję Apollo. Jego analiza dowiodła, że Księżyc powstał z materiału ziemskiego oraz tego pochodzącego z ciała, które w nią uderzyło. Jednak to nie jedyne pokrewieństwo Księżyca z tym, co działo się na powierzchni Ziemi. Podczas gdy nasza planeta zaciera wszystkie ślady kolizji, pozostawiając tylko te najważniejsze, na Księżycu zachowały się wszystkie. Ziemia przeżyła takie samo bombardowanie jak Księżyc, a patrząc na jego kratery, możemy stwierdzić, że identyczne występowały na naszej planecie. Według Pita Schulza liczba śladów kolizji na Ziemi i Księżycu jest taka sama, a to bardzo dużo. Miliardy, ale chyba nie potrafimy ich zliczyć. Próbowaliśmy tego dokonać, analizując liczbę kraterów na obszarze kilometra kwadratowego i doliczyliśmy się ponad 50 tysięcy. Czekamy na kolejne zderzenia z Ziemią, które na pewno nastąpią, bo oceniając ich dotychczasową liczbę, łatwo odgadnąć, że są to zjawiska nieuchronne, a reszta to kwestia czasu. W 1908 nad Syberią miała miejsce potężna eksplozja. Na szczęście z uwagi na niską gęstość zaludnienia nikt nie zginął, choć fala uderzeniowa powaliła miliony drzew. Jest niemal pewne, że to dzieło meteorytu, który eksplodował w górnej warstwie atmosfery. Dziś też musimy wytężać naszą czujność, ponieważ planetoida Apophis zbliża się do Ziemi. Powinna być widoczna na wieczornym niebie 13 kwietnia 2029 roku. Jest to skała o średnicy 300 metrów i wielkości stadionu Wembley i zbliża się na odległość 10 razy mniejszą od odległości Księżyca. Nie zderzy się z nami, ale istnieje prawdopodobieństwo, że stanie się to 7 lat później. Europejska Agencja Kosmiczna wysyła misję szkoleniową Don Quixote, która w 2016 próbuje zmienić trajektorię innej planetoidy, tak byśmy byli gotowi w przypadku realnego zagrożenia. Astronom Maggie Aderin udała się do Leeds na spotkanie z zespołem mającym zbudować statek kosmiczny. Dlaczego robimy to teraz? Jeżeli w 2016 nasz eksperyment się powiedzie i zmienimy trajektorię niegroźnej planetoidy, to później, w świetle realnego zagrożenia, będziemy gotowi w porę wysłać misję i zapobiec nieszczęściu. Don Quixote bazuje na prostej technice. Do zmiany toru lotu zostanie wykorzystany zderzacz. Są jednak inne sposoby. Pierwsza to tak zwana metoda Hollywood, polegająca na rozsadzeniu meteorytu. Mało brakowało, ale był to doskonały przykład tego, co się dzieje. Kończy się na odłamkach, choć jeden uderzył w Ziemię. Jednak wyrządzi o wiele mniej zniszczeń niż cały meteoryt. Problem to jak i gdzie umieścić ładunek wybuchowy na powierzchni czy w środku meteorytu. W innym rozwiązaniu wykorzystano silnik rakietowy, który zostanie przytwierdzony do powierzchni meteorytu i odpalony, gdy ten będzie zbliżał się do Ziemi. Jednak czy to wystarczy, by zmienić trajektorię lotu?
W tym rozwiązaniu najlepsze jest to, że przy wykorzystaniu niewielkiej mocy silnika wykonujemy manewr kontrolowany, odsuwając meteoryt od Ziemi. Kłopot w tym, jak go tam umieścić. Bruce Willis wiedział jak. W filmie może się to sprawdzić, ale rzeczywistość będzie bardziej skomplikowana. To prawdziwe wyzwanie. Teraz sprawdzimy, jaką metodą zamierza posłużyć się misja Don Quixote. Wykorzysta ona pojedyncze uderzenie rakiety. Do zademonstrowania wykorzystamy krążek hokejowy. Jak widzieliśmy, udało się nam zmienić trajektorię meteorytu i ocalić Ziemię. Poczułam ulgę. Ale co się stanie, jeżeli spudłujemy, a Ziemia oberwie meteorytem? Dlatego właśnie teraz organizujemy misję, by móc poćwiczyć i w momencie zagrożenia mieć pewność, że wszystko będzie działać. Minął tydzień, odkąd Swift zauważył pierwszy rozbłysk gamma, więc wróciłem przekonać się, jak zareagował świat. Udało się? I to jak? Porządna eksplozja? Był to najjaśniejszy rozbłysk, jaki zauważyliśmy teleskopem promieniowania rentgenowskiego. Mogę zobaczyć? To był pierwszy skok na wykresie. Teleskopy rentgenowskie i UV na Swifcie skierowane zostały dokładnie w tamto miejsce, gdy nagle stało się coś naprawdę fascynującego. Teleskopy na całym świecie zabrały się do dzieła. Jako pierwszy uruchomił się automatyczny teleskop w Australii, który wykonał zdjęcia w pierwszych 20 sekundach od wszczęcia alarmu. W kilka minut dołączył teleskop bliźniak północny na Hawajach, który potwierdził położenie rozbłysku. Drugi hawajski teleskop również dostrzegł GRB i zabrał się do pomiaru odległości zjawiska. Kolejnym urządzeniem, które włączyło się do działań, był teleskop w Nowym Meksyku. Tego wieczoru docierały jeszcze raporty z Rosji, Japonii i innych teleskopów w przestrzeni kosmicznej, sprawiając, że był to jeden z najdokładniej obserwowanych rozbłysków. Jak daleko mógł się znajdować? Jakieś 13 miliardów lat świetlnych stąd. To kawał drogi. I odebrałaś to w ciągu minuty. Tak. Gdy po raz pierwszy zauważono rozbłyski gamma, trudno było pojąć rozmiar wydzielanej energii. Dziś wydaje się, że rozbłysk nie rozchodzi się we wszystkich kierunkach, ale sprowadza się do wiązki takiej, jaką emituje latarka, skierowana w stronę Ziemi. Rozbłysk gamma przebył ogromny dystans i może pewnego dnia dostarczy nam wiedzy na temat najodleglejszych obszarów Wszechświata. Gdy więc następnym razem będziecie spoglądać na wieczorne niebo, pamiętajcie, że w przeciwieństwie do tego, jak starożytni postrzegali Wszechświat, jest to miejsce, w którym aż roi się od gwałtownych zdarzeń, mających wpływ na naszą planetę.